Dzień dobry, kochani. Wyszedłem sobie na zakupy do Intermarché. Jeśli ktoś będzie w Intermarché, witam serdecznie. Cześć. To jeśli ktoś będzie w Intermarché, to niech się zainteresuje wędlinami, bo oni mają swoje tutaj wędliny. Przed chwilą z Danusią wybrałem sobie boczku troszeczkę, takiego pieczonego boczku. Świeżutki, pani mówi, nie bier pan ten, tylko weź pan ten. Ja mówię, a dlaczego ten? Bo ten jest bardzo dobry właśnie, bo przed chwilą piekłam. Także ja już próbowałem od nich, mają bardzo dobre te wyroby. No wiadomo, że już pieczony taki boczuś, wiecie, no przyrządzony, więcej kosztuje, ale no, za 30 deko taki kawałeczek sobie można wziąć. Nie zaszkodzi, raz na jakiś czas wolna. Teraz się wybrałem na kawkę. Ten Dawidow, tylko na razie nie mam kasy, bo wiecie, bardzo chętnie bym spróbował. Młynek mam od mojej Wicki, także Anetko, pozdrawiam cię serdecznie. Młynek jest, sprawuje się dobrze, służy mi. Często, powiem wam, piłem kaweczkę, chciałem wam pokazać. Piłem kaweczkę. O, tą, żółtą Chibo. To piłem ją, no, kilka lat. I nie jest najgorsza. Są ludzie, co nie lubią goryczki tej kawy. Ja lubię. Nawet jestem ciekaw, ile teraz kosztuje. 19,99. No. Także ja tą kawę lubiłem, no ale teraz piję Maxwell House, której jest ciężko dostać, wiecie? Bardzo ciężko dostać. Rozglądałem się też za Saharą. Tutaj mi Iris mówiła, gdzie jest Sahara, w jakim sklepie. U nas akurat nie ma. Tutaj w Intermarché, z tego co widzę, też nie ma. No niestety kawa podrożała. Jeśli by ktoś chciał się napić dobrej kawy, to polecam tą kawę. No to już jest w naszym kraju chyba, nie wiem, za 30 lat ta kawa, jak nie więcej, na rynku. Dallmayr, ona jest przepyszna. Tylko ja nie kupuję zielonej, dlatego że zielona, kochani, no dla mnie jest za kwaśna. No, albo tą, albo jest jeszcze niebieska. No, także i Dawidow też widzę, dużo jest produktów tej marki, no to to już wiadomo, Lavazza, Lavazza Creme Gusto, moja number one, to jest moja number one. A to Oro też jest dobre, tylko wiecie, jest kwaśne znowu, no a ja nie lubię. Ja to słyszałem różnie, to na ten temat słyszałem, że raz wyczytałem gdzieś, że jakiś barista mówił, że to jest kwestia palenia ziaren. No, że nie ma kawy tak naprawdę kwaśnej, tylko jest kwestia właśnie palenia tych ziaren. Bo nie znaczy, że jak pisze 100% arabiki, to żeby nie kupować, bo na bank będzie kwaśna. Nie, to nieprawda. To nieprawda. Także jeszcze sobie tutaj na kawki popatrzę. Rodzajów jest mnóstwo całe. Ale mojej kawy Maxwell House nie widzę w ogóle. No nic, przejdę się jeszcze tam. Ale wędliny, kochani, wędliny wam polecam i wyroby Intermarché, bo robią wszystko na miejscu. Bo tutaj się pani pytałem, zresztą sama mi polecała, no, że dopiero teraz co upiekła. Także jest boczuś i aż mi ślinka leci. Nawet nie chcę o tym mówić, bo niam, 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 niam. Już bym chętnie zjadł tu na miejscu, tylko nie ma warunków do tego, nie? Nie ma stolików, bo ja bym na miejscu zjadł. Kochani, kończę, idę tam dalej na inne stoiska zobaczyć, bo jeszcze będę kupował wodę, takie drobne rzeczy. Może będą jakieś kubeczki, to sobie kupię. A ja, kubeczków ci u nas dostatek, ale wiecie, ja mam sieła na tym punkcie. Dobrego wam dnia życzę, trzymajcie się, do zobaczenia. Później będziemy oczywiście dalej jeszcze nagrywać. No ceny podskoczyły, kurczę, droga kawa jest, ale... O, tu jest jeszcze taka, tej nie znam, ale zobaczcie ile kawy. O, i to jest właśnie to, co ja mówię. 100% arabika, ale to nie znaczy, że ona będzie kwaśna. I ziarnista. Zimno, Joszuleczka, nie? Oj, zimno, Joszulko, zimno. Chyba stąd ucieknę i ponagrywam do was po prostu z domu, bo za mocno wieje i chłodno jest. Prawda, Joszuleczko? No, Joszulka sobie patrzy przez balkonik. Zobaczcie, jak jej sierść wiatr rozwiewa. Także naprawdę jest mocno. Kwiatuszki też jakoś się trzymają, bo podlewam, pilnuję. One były takie malutkie, tak mi się rozrosły. Zobaczcie. Elegancko. Oj, ale dmucha niesamowicie. I są chmury. Może jednak lunie, wiecie?
nigdy nie chciałem, żeby tak mocno lunęło, bo ja nie lubię, jak tak mocno pada kilka dni, ale w tej chwili to jest deszcz potrzebny. Jest tak niesamowicie sucho, że normalnie szok. Tutaj jeszcze mi się coś może rozwinie w tych kwiatuszkach. Ten mi się bardzo rozrósł, też bardzo ładny. Był taki malutki, jak żeśmy kupili, tak się pięknie rozrósł, taki się krzak zrobił, no ale non stop podlewam. Ostatnio tutaj, żeśmy kosili trawkę na ogrodzie tam z tyłu, o, tam gdzie widać trampolinę, to kochani, tak się kurzyło, że wyglądało to tak, jakbym po prostu ognisko palił i dym leciał z ogniska. Taka jest susza, niesamowita susza, sucho jest, no, trzymajcie się. Pa, uciekam do domu. A, to jest pyszne, witam Was serdecznie. Popołudniową porą, stuk puk kubeczkami. Uwielbiam ten kubeczek. Ten kubeczek akurat dostałem ja i Danusia w prezencie. Także kubeczek jest jak najbardziej bliski mojemu sercu. Fajnie się z niego pije, bo malutka kaweczka. O, już tyle wytrąbiłem kawki. Także proponuję taką malutką kawkę sobie wypić. Ja piję z jednej łyżeczki, jakby się ktoś pytał. I bardzo mi smakuje, wiecie, z dwóch nie chcę, bo już rano piłem, ja z kawą nie przesadzam. Bo wiadomo, leki na serce biorę, to nie chcę za bardzo ryzykować. Ale coś pysznego. Byłem właśnie w sklepie, jak widzieliście dzisiaj w Intermarché. Chciałem Wam powiedzieć o tym sklepie. Nie wiem, jak przy inne punkty Intermarché. Ten mój sklepik Intermarché jest świetnie zaopatrzony, jest czysto. Bardzo mi się to podoba, tak jak w Lidlu. Wiecie, w Lidlu na przykład lubię robić zakupy, dlatego że ma się wrażenie, że się wchodzi do takiego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem jak inni oczywiście, każdy może mieć inne zdanie, że jak się wchodzi do takiego sklepu, to się odczuwa, że się weszło do sklepu, no takiego z lepszej, wyższej półki, o, tak bym powiedział. Wiadomo, że tam niektóre ceny są wyższe niż w Biedronce, ale znowu w Biedronce jest, dajmy na to, wyższe są ceny pewnych produktów niż w Lidlu czy w Intermarché chociażby. W Intermarché też nie są ceny takie znowu bardzo, bardzo niskie. Ale chciałem Was namówić, że jak będziecie w Intermarché, kochani, to żebyście odwiedzili stoisko z wędlinami, tak jak mówiłem w sklepie, żebyście spróbowali ich wędlin, bo to są ich wyroby, boczku, który sobie kupiłem, przepyszny. Chciałem pokazać, ale zjadłem, tylko przyszedłem. Uwierzcie mi, jak przyszedłem do domu, zacząłem sobie kroić ten boczuś pieczony, taki kawałeczek sobie odkroiłem i zjadłem. I miałem taki obiad po prostu do tego bułeczka i było przepysznie. Świetnie jest zrobione, naprawdę świetnie. Co kukulek? Co jest grane? Tu jest kukulek i Joszulka, oni są tutaj za mną, o. Ja Wam może pokażę. O, oni sobie tam gonią, o. Nie? I kukulek też tam. Kukulku, tylko poproszę grzecznie. Bez podrywania. No, i oni sobie tam dokazują z tyłu. Także no, zachęcam do zakupu w Intermarché, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Kiełbasę zwyczajną, jeśli ktoś lubi, bo pewno męska część mojej publiczności by chętnie zjadło kiełbasę gotowaną, taką jak się zawsze gotowało, na gorąco, do tego chlebuś, coś pysznego, to tą kiełbasę mają tak dobrze zrobioną, dobrze doprawioną, skorupka jest taka cieniusieńka, że właściwie nie trzeba jej obierać, jest naturalna skorupka, to nie jest folia. Jest coś pysznego. No mówię Wam, namawiam Was, bo nie pożałujecie. Takiej zwyczajnej kiełbasy, nie wiem, czy ktoś jadł albo je na co dzień, jak jest w Intermarché. Ja to jestem pod wielkim wrażeniem, bo dawniej jadłem kiełbasę zwyczajną właśnie na gorąco, albo na grilla. To albo była tłusta, albo była owinięta, ja nie mówię, że tam wieli to od razu, bo chyba teraz to już tego nie robią, ale w jakąś taką reklamówkę, wiecie, gruba jakaś skorupa, nie wiadomo co to jest. A tutaj, no, przyprawiona, naprawdę super dobra kiełbaska. No, a ten boczuś też bardzo dobry. Też. Także namawiam bardzo chętnie, żeby sobie ktoś poszedł i po prostu spróbował. Kupił nawet dwie laski i zjadł. Inne wędliny też mają dobre. Wiem, że oni to wszystko robią, mają u siebie, bo ich piszę, że to ich,
jest wyrób. No jestem jak najbardziej pod wrażeniem. Także namawiam z czystym sumieniem, bo wiem, że jest fajnie, czysto i smacznie. A ceny, no wiecie, no nigdzie już nie jest tanio. Nigdzie już nie jest tanio i nie ma co takiego sklepu szukać, bo się chyba nie znajdzie, żeby było tanio. Co jest dzisiaj tanie? Jak sami wiecie, jakie są wysokie ceny. Cieszę się, że zrobiłem fajne zakupy. Byliśmy obydwoje oczywiście z Danusią na tych zakupach. Było bardzo fajnie. Mało ludzi było, nie stałem w kolejkach. No i ochłodziło się. Bardzo się ochłodziło. Stąd ten mój ubiór sobie wziąłem, taki sweterek rozpinany, bo jest po prostu chłodno. Byłem teraz na balkonie, żeby chmurkę puścić właśnie z kawką. I miałem nagrywać na balkonie, bo jak wiecie, bardzo lubię. No ale nie nagrywałem. Nie nagrywałem, bo się nie da posiedzieć dłużej. Bo jest tak zimno. Nie chłodno, tylko zimno. Nie wiem, coś 9 stopni pokazywało rano, później była temperatura 11 stopni. Teraz jaka jest, nie wiem. A jest już mocno po południu. To tyle co o pogodzie, wiecie, bo ja się na przykład cieszę, jak jest taka pogoda. Nie wiem dlaczego, może jestem inny, może jestem jakiś odmieniec, ale się cieszę. Cieszę się, że taka pogoda jest, bo ja nie lubię takiego mocnego słońca, źle znoszę. Jeśli chodzi o organizm, to źle znoszę upały. Ja lubię lato, ale no nie lubię tak, jak mocno pali. Po prostu się źle czuję. Są ludzie, którzy lubią się opalać, uwielbiają takie mocne słońce. Ja nie. Mnie odpowiada taka właśnie, nie pada. A to jest właściwie w tej chwili, to powiem wam, najgorsza sprawa z tym, że nie pada. Pokropiło u nas troszeczkę, ale to minimalnie, nie wiem, może z 10 minut takiego deszczyku bardzo drobnego. Bo susza jest. Nie wiem, czy zauważyliście u siebie, ale tutaj u nas, w naszym województwie jest susza niesamowita. Bardzo sucho jest. A wiecie, jak taka susza będzie, no to tych truskawek, malin, porzeczek, agrestu i innych owoców będzie mniej, a co za tym idzie, znowu będzie drożyzna. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Takie jeszcze tatuaże Kajusia ma, to jak sobie zrobię, to wam pokażę. O, takie tatuaże zmywalne, kosmiczne, proszę bardzo. To ja sobie zrobię gdzieś tutaj na ręce, to wam oczywiście pokażę, bo ja już wcześniej robiłem. No, a na dowód na to, bo były dwa takie, zostały nam tylko dwa z tego kartonika, a tutaj jeszcze są cztery. Także jak sobie zrobię, to wam oczywiście pokażę. Fajna zabawa, po prostu fajna zabawa. Jak macie takie coś, to się pobawcie ze swoimi dziećmi. Jeśli są w tym samym wieku, oczywiście 10-11 lat, no to jest naprawdę fajna zabawa. Jest tatuaż i dziecko zadowolone, żebyście sobie zrobili. Wy się trochę odmłodzicie po prostu psychicznie, pośmiejecie się, pożartujecie sobie i jest bardzo fajnie. Także dzisiaj się już raczej nigdzie nie wybieram. Dzisiaj raczej takie porządki i praca w domu, bo już jest późne popołudnie. Nigdzie się nie zamierzam wybierać. Chociaż chciałem się jeszcze przejść w takie jedno miejsce, pofilmować trochę. No ale jest zimno. Po prostu jest zimno, mocno wieje wiatr, a nie chcę się ubierać, wiecie, grubo, no bo widzę, że ludzie po ulicach chodzą, no raczej porozpinani. Niektórzy wytrzymują, idą w podkoszulku. Niektórzy, o, tak, porozpinani, ale coś na siebie mają. A ja nie poszedł w tej chwili, no bo akurat jest tak zimno, że bym zmarzł. No nie wiem, jakiś zmarzluch jestem po tych upałach, ale jak ja się cieszę, że tych upałów nie ma, to mówię, bardzo się cieszę. Także życzę wam jak najlepszego, fajnego popołudnia, byleby do piątunia. Pamiętajcie o tych zwierzętach, co zawsze przypominam, żeby miały zawsze świeżą wodę, żeby miały zawsze jakąś karmę w misce, ale nie przesadzać, bo z dobrobytu można po prostu wykończyć zwierzaka, bo będzie tył, w końcu dojdzie do stłuszczenia wątroby i nie będziecie mieli zwierzaka. U nas jest tak, że one nie są nigdy najedzone. Nasze zwierzęta, kukulek i oszulka, nie są najedzone, że codziennie są najedzone na full. Bo to jest naprawdę złe wyjście z sytuacji. No, Kiniano to chodzi z oszulką na spacery, robi różne takie fajne sztuczki, bo niedługo chyba też pojedzie na te latające psy, będą zawody borderków, to na pewno będzie się przygotowywać to
to zawsze Joszulka spali tych kalorii troszkę. Kukulek znowu w domu jest, bo on się nie nadaje do publicznego spaceru. Jejku, atakuje wszystkich. O, już go słychać. Jemu dużo nie wystarczy, nie potrzeba. Wystarczy, że ktoś tam gdzieś przechodzi i już się nie chodzi po kukulkowej ulicy i nie chodzi się po kukulkowym ogrodzie i w ogóle nigdzie się nikt nie może chodzić, bo on szczeka, ale to podobno taka rasa jest. No, to jest taka rasa tych małych piesków, że one szczekają, są takie, wiecie, energiczne. Ale powiem wam, że ktoś by powiedział, nie, taki pies to mi nie odpowiada. I ja bym też tak powiedział, gdybym nie miał takiego psa, gdybym nie mieszkał z takim psem, to pewno bym tak powiedział. A kurde, zwariowany, taki szalony. Ale w tym szaleństwie jego, w tym sposobie bycia śmiesznym takim, że szczeka, powiem wam, że da się lubić. Bardzo da się lubić, jak kukulka lubię. Naprawdę go lubię, nie ściemniam. Lubię kukuleczka. Joszulkę też oczywiście, ona jest bardzo, bardzo mądra. Wrażliwa, mądra, a kukulek, no parę sztuczek zna, ale on jest taki, no mocno nawiedzony. Tak. Jemu dużo nie potrzeba, tak jak mówię. Zaraz jest awantura. Nieraz się go pytam, kukulku, będzie dym? O, lepiej nic nie będę mówił, bo on, jak ja tak do niego mówię, to on wtedy robi dym całkowicie już. No. Także drobne zakupy, żeśmy porobili. Może jeszcze coś później pokażę. Niwę kupiłem sobie, to wam później powiem, jak to wszystko wygląda. Będę chciał to wszystko sfilmować. Na razie taki vlog po prostu na luzie. Ach, kurde, dobra ta kawa jest. Ale tą kawę to dostałem. Tą kawę, którą tutaj piję, to dostałem. A kubek też dostałem. Fajnie się złożyło. No. I taka malutka kawka, to sobie nie odmawiajcie. Nawet jeśli macie, o, tak jak ja, biorę leki na serce, no to wiadomo, z kawą nie będę przesadzał, bo później rozdygotany jestem. Ale taki malutki kubeczek, bardzo fajny, kopiata łyżeczka kawki. Przy okazji macie mały kubek, czyli ta kawa jest skondensowana, ten smak jest fajny, bo wiadomo, że do dużego kubka jedna łyżeczka, no to kto będzie robił takie numery? To będzie pił przysłowiową lurę. Kaw było tam bardzo dużo, było kaw. No nie wystarczyłoby mi kasy, żeby kupić chociaż po jednej paczce i wszystkie przetestować. No bardzo, bardzo mam ochotę na tą Dawidow kawę, co wam pokazywałem. Kurczę, ale wiecie, 55 zł. No, kurde, jest, cena jest zaporowa jak dla mnie na razie i kupowało się inne, potrzebniejsze produkty, a jak będzie więcej kasy, to może sobie kupię tą kawę, jak będę w Intermarché. Sahary nie znalazłem, ale wiem, że to nie w tym sklepie, wszystko już wiem. Będę w innych sklepach szukał, bo tą Saharkę też piłem wiele razy. No. Tak samo jak wam pokazywałem, jeśli chodzi o kawę Chibo Family, tą żółtą. Piłem ją wiele lat. Właściwie jedną, bo jak mi posmakuje, to ja nie zmieniam. Po prostu nie zmieniam. Lubię mieć ulubioną kawę. Teraz często mnie bierze kukulek. Często mnie bierze, wiecie, na takie eksperymenty. No, żeby zaeksperymentować, żeby zobaczyć co i jak co smakuje. No ale kasy znowu brak, bo troszeczkę kasy na to potrzeba. Ale myślę, że sobie w końcu kupię tą Dawidow i będzie elegancko. Kochani, będę powolutku kończył. Później będę robił jeszcze dogryweczkę jakąś materiałową. Może się ociepli trochę i ponagrywam wieczorem, bo bardzo lubię to robić. Życzę wam oczywiście jak najlepszego, fajnego dnia, zdrowego dnia, bezpiecznego dnia. Uważajcie kochani na ulicach, uważajcie na jak chodzicie gdzieś na baseny, nad wodę, tak jak przypominam, nie pijemy alkoholu, nie wsiadamy do samochodu, to tak samo nie pijemy alkoholu na plaży, nad wodą, nad stawem, nad rozlewiskiem, gdziekolwiek jesteście, żeby ta młodzież nie mówiła, że wujek robi tak samo, wujek wychylił browara i nic mu się nie stało i poszedł się kąpać. Nie dawajmy dzieciom takiego przykładu, no bo znowu będą w telewizji podawali, a ja tutaj w tle mam TVN24, bardzo lubię tą telewizję i nieraz właśnie tutaj dla was robię materiał, telewizję, a idzie w tle i słyszę, że jednak się ktoś utopił. Także, i to młody człowiek, także zwracajcie na to uwagę, przekazujcie tą informację, no a ja później będę dogrywał, tam kukulek sobie szczeka. Będę dogrywał kolejny materiał.
To pogadamy później. Trzymajcie się. Cześć. I dobrych kawek. I dobrego popołudnia. Dobrego obiadu. Zapomniałem jeszcze o czymś? Nie, chyba nie. Trzymajcie się. Cześć. Humorku dobrego. No.